давай! Także jestem zadowolony nawet. Z tego czorta? Tak, tutaj jest grubo, już widzę. Siema, jesteśmy właśnie na Kosiance. Mega hardcore, ponieważ w motorze miałem uszkodzony przedni hamulec. Nie udało się ustawić w dobrym miejscu na starcie, więc jestem na samym szarym końcu. Chłopacy w ogóle nie zdążyli dojechać. Marcel stoi już Hondą za nierozsądnie niską cenę. Pierwszy raz będę jechał ten tor, także jestem mega podjarany, ciekawy, ale też boję się, bo chłopacy tutaj mieli możliwość trenowania. Czeka mnie 60 minut ostrej rywalizacji. Dla mnie to pierwsze zawody od dłuższego czasu, po kontuzji od 2019 roku. Marcel jest gotowy, zawieszenie mocno mu wyciekło z przodu w Hondzie, także wymaga poważnego remontu. Projekta i tego jeszcze nie. Nie ma, Macław, jakieś rady, ty tu jeździłeś na tym torze. Wiesz co, spokojnie, ogólnie tor jest łatwy bardzo, spokojnie, bo tu każdy się gdzieś tam wyjebie, a ty będziesz powoli zmieniał. Aha, czyli raczej... I potem wiesz, przejedziesz jedno okrążenie, tu gdzie masz prosto, to sobie wiesz, więcej gazu, żebyś się nie męczył. Żebym nie wpadł w jakieś rowy, gdzie uważać? Po jednym okrążeniu zobaczysz, ale wiesz, na spokojnie, abyś się nie wywalił, to na spokojnie będzie gines, nie? Czyli raczej spokojnie i oszczędzać siły. No, potem wiesz, zobaczysz, że jednak masz dużo siły, to możesz pić. Aha. Czyli jednak wystrzał z armaty. Także chwilę musimy posłuchać szeryfa. Na razie motocykle powinny zgasnąć. Pisa, miałeś kikierę zmienić z tym na noc, czyli później. Ale ja się wzię. Siema, Pisa. Czekaj, kurde. Naprawdę grubo. Pierwszy raz na tym torze. Chłopacy go znają. Także naprawdę będę teraz oszczędzał się, bo tor jest dość długi. Ale to dobrze, pogadam sobie dla was przynajmniej. Nie udało mi się wystartować trochę wcześniej. Niestety nie widać co przede mną. Pierwsze okrążenie asekuracyjne i mamy pierwszą wywrotkę. To jest to, o czym mówił Macław. Trzeba po prostu uważać. Trzeba jechać na tyle, na ile zdrowie pozwala i przedramiona. Teraz może uda mi się uwiecznić rywalizację. Mogę jechać? Tak, widzieliśmy motor w rowie, że nie uda się wyciągnąć to na przyszłym, przy następnym okrążeniu. To mogę polecić. Albo i teraz. Dawaj, byku! Co? Spróbujemy? Dawaj. 3, 4, o kur... Zastał się. 4, dawaj! Nie, stary, nie ma opcji. Kosianka i rowy. Mam nadzieję, że
Marcelowi się udało rowy ominąć. I co? Kolejny dubel Marcela. Marcel! Dawaj za mną! Ale tak podziwiam go, że cały czas jedzie. Leci ostry zawodnik, byk. I mówię szczerze, poddaję się, bo nie chcę rozwalić sobie kolana. Mam dojechać cało, a nie spotkać się z lekarzem po zawodach. Może jednak spróbuję podjąć rękawice. Dzięki!
to już jest walka o przetrwanie. Nie wiem, czy chcielibyście być w tym momencie w mojej skórze. Bo to nic przyjemnego, zlany potem. Nie zamierzam się poddać. I wówczas zaczyna być niebezpiecznie. Właśnie to kolejny, oczy kolejny obcieram podnóżkami. Także to naprawdę nie jest tak piernąć w kij, jak to mówi Krzysztof Woźniak, zawodnik FMX. Ponad 4 dyszki oddawał swoje pierwsze w życiu skoki z rampy. Ciekawe, jak w ogóle poszło chłopakom. Martel to widzieliśmy, widzieliście, że się nie odkłada. Dawaj! Trzeci dubel. Mamy zrytego, może uda mi się. Zacząć rywalizację na koniec z tym bykiem. Dawaj zryty! Dasz mi wody, kochanie? Tata, a wiesz, że będziesz na podium? Co ty gadasz? Artur, poczekaj! Słuchajcie, gruba impreza, zapraszam wszystkich na kosiankę. Na koniec walka ze zrytym. Nie wiem, czy on mnie widział, nie wiem, czy widział, że to ja do końca, ale jazda dosłownie na resztkach energii. Także szkoda, że Masława z nami nie było, mega się podobało. Już za tydzień, słuchajcie, już za tydzień widzimy się w Agrowolice, Motogang, Weekend z Motogangiem i cała ekipa zryty, projekt Macław z naprawionym sprzęgłem, także luz. Dojechałem cię na koniec. No. Ale szedłeś, Marcela 3 razy. A Marcel spadł do rowu? Ty. Co? Antoś, bo Marcel tu się wywalił, a Antek stoi tam i siódrze. Dobrze mu założyłem, że się wywali. Daj tej wody w siebie. Tata, a Marcin wpadł do rowu? Marcin, nie, nie wpadł, ale też wpadł do rowu, pomagałem mu. Nie, Marcin wpadł. Siema. 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 Jestem ciekawy, czy w pierwszej dziesiątce będę startować, mam nadzieję. Wiesz co, ogólnie ty
ruszyłeś 10 sekund po wszystkich. No, ale później wiesz, wyprzedzałem. Ale ten... Tak jakbyś ruszył jak na A znałeś tą trasę? Tak, bardzo podobno. Kurde, ja ruszyłem bez tego zapoznawczego, stary. Nie, po pierwszym okrążeniu wyłączyłem, bo wiedziałem, że bateria będzie dała radę. Co ty gadasz? Tak jak wtedy. I co, nie nagrałeś? I na trzy ostatnie okrążenia włączyłem. A jak ty mnie poprzedzałeś, to już motor leżał w tej wodzie, czy nie jeszcze? Który? Tak, no ty stałeś przy motorze, a ja prosto ty, mówię, ale tak przejeżdżałem, że nogami musiałem i na piździe mówię, chyba stoję. A to w błocie czy w wodzie? Ja to do wody się ładowałem, ale nie odpuściłem gazu i to przeszło. Ja już chciałem ominąć, a nie... Gdzie jest Pisa? On zaraz na trzecie miejsce. Niejednogłośną decyzją sędziów wygrywa Adrian Pola. Kurde, bo to jest tak 30. Ile? No dobrze, że nikomu się nic nie stało. A ja nie widziałem cię, stary, ale to byłeś na tej trasie, co ją potem zmienili? I to ciebie potem nikt koło ciebie nie przejeżdżał. Bo zmienili trasę. Długo wyciągałeś się? A, bo ja cię drugi dał tych przejeżdżałem. No bo nie mogłem wyjąć tego motoru, jak on się taki pierdolą wody. Ja to w pewnym momencie już tam ten Marcel też tam stał. No Marcel też tam stał. Ale było tu paru takich, co tak nie dali. Gdzie jest już? Gdzie jest już? Norbert Ciepkowski wygrał. Brawo! Nic nowego! Dzięki! Adam Kuczyński drugi. Jakub Brakoniecki trzeci. Czwartego też prosimy. Kaspra Duchela zostanie nagrodę specjalną. Tego, już trochę tego masz w domu, co? Szkolenie, Patryk, jak mu zrobił, zobaczcie, pierwsze miejsce. O, stary, nawet rzeczowe nagrody. No, jest Marcie coś, koszuleczka. Elegancka, macha, rejsa. Kurde, mnie Kawasaki sponsoruje, mam nadzieję, że nie będzie kolizji. No, zabluruje. To coś ogarniamy z Yamaha. Zabluruje. Jarek, jak? Teraz zapraszamy tych z licencją. Pierwsze miejsce Paweł Bełz. Drugi Roland Pistar. A trzeci Artur Buzio. Brawa! Gratulacje. 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 A ty miałeś 77 na plecach, tak? Tak, tak. No to dobrze jechałeś, podobało mi się. Ci dawał rady. No jak, masła. No. Dziadek numer 1. Czekaj, to sobie senior. Artur Więcko. Więcko, to tutaj jest połowa starego. To jest rodzina musi być, nie? Cała rodzina endurowców. Pewnie jeszcze trenują tu, co? Pewnie. Dziadek cała numer 3. Arkadiusz Bożak. A my to nie wygrał, ten pan sam czas nie jest. Czwarty jeszcze, nagroda pocieszenia, Wojciech Sumiński. A nie lubię ostatni. Trzecie miejsce boli, co? Stary, to ten miejsce będzie się zapełniać na półeczkach trochę. Jak ten... Coś innego, wiesz, oj, z Podlasia coś ma. Z Podlasia to bimberek by trzeba przywieźć. No zobaczysz co ty tak. Tutaj mamy specjalnie 80%. To grzeje co? Białe jest. Open 2T, dobra, będzie fajnie. Tak. Open 2T. Pierwsze miejsce Piotr Gilewski. Drugi Jarosław Kłos. No! Marcel Domański. O! Locze! Dawaj Marcel! Dawaj! No halo! Ale które miejsce? Ostatnie! O, to jest taka. Ja powinienem za pechowca dostać, na wydech wyrwałem. No to jeszcze pomyślimy, później bo zaczynamy coś wymyślę. O, brawo, panowie! Popatrz, właśnie. Jedną nagrodę sam sobie zrobiłeś. Stamy na następnej imprezy. W lipcu będą zabytki, we wrześniu będzie enduro, a w październiku cross country. Ale ogólnie zapraszam codziennie na tor. Brawo dla organizatora! Zryty, to które miejsce było? Dziewiąte. Nie jest źle, tak jak powiedziałem. Pierwsza dycha była.
Słuchaj. Będzie tylko lepiej. Teraz było dwa razy więcej ludzi niż ostatnio. Dwa razy przyjedziesz do Motogangu i zrobimy z ciebie zawodnika. Będzie już jest zawodnik. Siemano. Gratulacje. Na razie, graty. Dzięki. Co? Dziewiątka. O ja, tutaj jest grubo. Także jestem zadowolony nawet. Z tego czorta? Ta, możemy użyć? Tak, śmiało. To będzie grubo.